1. Efektuje się z realizacji zadania pod nazwą szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców dzielnicy na kwotę 10 tysięcy złotych, a pozyskane środki rozdziela się następująco. 7 tysięcy złotych przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą Klub Kultury Pola, współfinansowanie działalności, pauza malowanie ścian, cyplinowanie oraz zabezpieczenie parkietów sali fortepianowej. Realizator Centrum Kultury Borek Małopolnicki. 3 tysiące złotych przeznacza się dodatkowo na zadanie pod nazwą Centrum Kultury Borek Białorządnicki, współfinansowanie działalności, wiek śladanie panien zwierzynieckich. Łączna kwota na to zadanie wyniesie po dodatkowych 3 tysięcy 6 tysięcy. Uzasadnienie. Na spotkaniu w Biurze do Spraw Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa 20 kwietnia przedstawiciele rad dzielnic zostali poinformowani, że program szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia nie uzyskał jak dotąd pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych, co jest warunkiem jego realizacji. Proszę Państwa, i również na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, ponieważ my szczepimy od lat mieszkańców młodszych niż 65 lat, że nie będzie można w ogóle szczepić tych młodszych, ponieważ ta agencja w ogóle tego nie rozpatruje. I naszym zdaniem, w związku z powyższym, pomijając, że nie jest rozstrzygnięte nawet szczepienie dla 65-latków, to nawet gdyby było, to uważamy, że jeżeli tak miasto nas traktuje, że... Szanowni Państwo, już kończę. Jeżeli miasto tak nas traktuje, że opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych jest ważniejsza niż wola radnych, którzy szczepili mieszkańców poniżej 65 roku, to mówiąc brzydko, obrażamy się na Kraków i nie będziemy szczepić mieszkańców poniżej 65 i to jeszcze tak późno informowani, czyli z łaską. Tym bardziej, że miasto Kraków szczepi 65-latków i starszych. Jest program miejski, więc nie widzimy powodu, żeby pod warunkiem, że to tak. No to właśnie to mówię. Wycofujemy te pieniądze z tego względu, że pani niewidzialny powiedział, że najpewniej po prostu nie zdążymy tych pieniędzy wydać. Tak. Ponieważ ani na spotkaniach, które odbywają się dwa razy w miesiącu, nie, tej całej komisji medycznej, na dwóch spotkaniach w kwietniu i na obu spotkaniach w maju nie było zaplanowane rozpatrywanie i uchylenie się nad tym projektem grypy. Więc procedury potem trwają kilka miesięcy, nie ma szans, żebyśmy do końca. Tak, nie chcą, żeby wyraźnie wydali. Dobrze, Łukasz, nie wiem, jak proszę. Chyba jedna rzecz to literówka, czyli przez te litery tutaj, zróbcie się, że akronimie AOTM, to jest w uzasadnieniu. Około 2/3 programów odpada, dostaje negatywną ocenę z różnych przyczyn lub są procedowane powyżej czasu, który ta agencja przewidziała, najpierw w ciągu 3 miesięcy. W tej chwili czas procedowania i wydawania takiej opinii to jest zwykle ponad pół roku, a nawet do roku. I sama ta agencja łamie swoje własne procedury. Jest czymś kuriozalnym i tak tutaj to, co było powiedziane. Cóż jest sprzeczne tak naprawdę według mnie i działa nie z interesem nie tylko rady, ale tak naprawdę mieszkańców. Wszystkich i to też oczy całej Polski. Podobno ma być zniesiona, więc... Proszę bardzo, czy jakieś wnioski, uwagi? Krzysztof Karczak, potem Krzysztof. Nie, potem Jurek. Co do tej drugiej pozycji, komisja wyraziła taką opinię, że ta kwota powinna wzrosnąć do 6 tysięcy złotych, aczkolwiek chciałem podkreślić, że ja prywatnie mam troszeczkę inne zdanie i uważam, że ta kwota jest mowa troszeczkę za wysoka, ale to jest tylko temat dygresja. Dobrze, proszę. Ja mam tutaj takie pytanie, czy ten klub kultury Pola to jest najbardziej potrzebny pieniądze do wydania, czy tak? To znaczy już na to odpowiem. Przede wszystkim udało mi się wynegocjować z panem dyrektorem Gajochem, że z 9 tysięcy, które jest kosztorysowo wycenione, dajemy się on dopłaci resztę, więc to jest jakaś też korzyść. To jest potrzebne. No sala jest parkiet. Momencie, szanowni Państwo, moment. Proszę się zgłaszać do głosu, naprawdę. Nie w klubie jest bardzo brzydka ta sala, jest brudna, zniszczona, parkiet jest zniszczona. To jest ta główna sala, na której odbywają się wszystkie spotkania, koncerty. No, wygląda troszeczkę opłakanie. Wydaje mi się, że od lat nie było tam nic remontowane, wypada to odświeżyć. Proszę, ktoś jeszcze pan Andrzej. Chciałem zapytać się najpierw do Komisji Kultury, czy Komisja Kultury ma takie dane i może nam przedstawić Radzie, jak
kształtuje się podział za ostatnie dwa lata, albo za przynajmniej za ostatni okres środków przeznaczonych na kluby kultury działające w naszej dzielnicy. Dlatego, czy dzisiaj to tylko nie zręczy, że nie ma przewodniczącej końca? Dlatego, że pani dyrektor z kluby przedłużałem zwraca się, że nie może się doprosić o najdrobniejsze środki z naszej rady. Pierwsze słyszę, ale ja przyjmuję do gardła. Ale ja mówię to, co wiesz, że się dowiedziałem. Chciałbym też, słuchajcie, zrozumieć, czy jest jakaś lista wniosków, które byśmy archiwizowali w komisji lub dzielnicy, o jakie środki występują w skali roku naszej kluby kultury i jak wygląda podział przedmiotane łączne kwoty per klub. I teraz ja nie kwestionuję, że fajnie by było zrobić coś dla Woli w tej chwili, więc ja będę głosował za przyjęciem tego wniosku, ale chciałbym zobaczyć, spojrzeć na dzielenie środków per kluby kultury całościowo i zobaczyć, słuchajcie, ile który klub dostaje. Czy macie to, mamy ewidencję, wiemy, ile przyznajemy tych środków, nie? Czy mogli patrzeć na to, słuchajcie, też pod kątem całości tego budżetu i widzieć, ten klub w danym roku na przykład otrzymał 40 tysięcy, ten drugi 30, a ten trzeci na przykład 15 i robimy to dlatego, że kierujemy się takimi kryteriami. Nie? Ja może spróbuję odpowiedzieć. Komisja Kultury przede wszystkim nie ma środków na cele remontowe klubu. To po pierwsze. W związku z czym nie dzieli tych środków. Środki na tego typu cele przeznaczamy z finansów, które są priorytetami. I podejmuje taką uchwałę zawsze Rada Dzielnicy. Nawet komisja sama nie przygotowuje tych projektów. Jeśli chodzi o bieżące utrzymanie, wszystkie kluby mają jednakowe środki. Czasami pojedyncze kluby dostają dodatkowe środki na realizację projektów jakichś wydarzeń kulturalnych, ale to są z reguły takie wydarzenia, których realizatorem de facto jest Rada Dzielnicy, a my musimy przez jakiś klub to zrealizować. Przykład, konkurs rowerowy, czy na przykład w następnej uchwale będziecie Państwo mieli kolejne warsztaty. Tak to się odbywa. Wszystkie pisma z prośbami od klubów oczywiście są archiwizowane w dzielnicy i nie sądzę, żeby Komisja Kultury posiadała własne archiwum, zresztą byłoby to trochę nieporozumienie, natomiast nigdy nie robił takich zestawień próśb. No to wiecie Państwo, no możemy się bawić w zestawienia, tylko nie za bardzo wiem, czy powinniśmy zatrudnić jeszcze jednego pracownika, co, bo to wszystko byśmy musieli zestawiać. Tymczasem to o tym decydujemy na bieżąco, w poszczególnym roku, według potrzeb, jakie istnieją w klubach. I Rada Dzielnicy podejmuje takie uchwały co roku. Natomiast w odniesieniu do klubów ogólnie. Klub Kultury Chełm wymaga bardzo dużego dofinansowania ze zwierząt na najgorszy stan budynku, jaki jest z wszystkich naszych klubów. Kolejnym klubem, który bardzo mało pieniędzy w ostatnich latach dostał, Klub Kultury Wola i też trzeba go odświeżyć. Klub Kultury Przegorzały nie dostaje na cele remontowe, no z oczywistych przyczyn, bo jest gnówką, tam ponad 1 000 000 zł zbudowano w ostatnich paru latach. Więc dla mnie jest to dość oczywiste, dlaczego jest taki układ, a bieżące utrzymanie wszyscy mają jednakowe. To jest wszystko fajnie i argumentacja jest spójna, ale czy konkretnie Rada mogłaby poznać, ile środków dostał każdy z tych klubów w 2012 roku? Uchwała priorytetowa, to nie zostawiliśmy. Dobrze. Mogę sobie przejrzeć, tak wiem, że mogę sobie przejrzeć. Mogę sobie też sam przygotować zestawienie, prawda? Jak będzie chciał. No nie, ale co pan wnioskuje, panie Andrzeju? Uchwała jest wszędzie dostępna. Ja się z jednym tylko zdaniem zgadzam, panie przewodniczący, który pan powiedział, mianowicie, że szkoda czasu na robienie zestawień i szkoda czasu na
powiedzmy analizowanie naszych wydatków w Radzie per cele, per jednostki kulturalne, per jednostki oświatowe i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie warto na coś takiego czas poświęcić, gdyż każdy budżet, czy to jest budżet przedsiębiorstwa, czy Rady Dzielnicy, czy Rady Miasta, takimi zastanowieniami operuje jako elementem rachunkowości menedżerskiej, a my jesteśmy w pewnym sensie menedżerami tej dzielnicy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce Pan Paweł? Czy ja chcę przeprowadzić? Pani Marzenko, bardzo proszę. Komisji Kultury właśnie chciałem tylko powiedzieć Panu, że no, nie wspominam sobie tego pisma z ostatniego czasu, ale ja najbardziej popieram tutaj w tej drugiej części wypowiedzi co do tych zestawów. Mi się wydaje, że byłoby to dla nas tylko pomocne i w takim samym okresie wieloletnim mi się wydaje, że było tylko dla nas przydatne, a dla przyszłej Rady też byłoby jakimś zestawieniem, jakąś bazą wyjściową. Ja pozwolę sobie na to jeszcze odpowiedzieć tak, Szanowni Państwo, żaden problem zabronił do raptem trzech uchwał z ostatnich trzech lat, więcej ich wiele nie ma. A mi się wydaje, że uchwała komisji kulturowej jest taka prośba, która ze strony tej się wydaje. Ja taką prośbę skieruję do Pani Przewodniczącej Komisji Kulturowej. Jeszcze generalna uwaga, moim zdaniem to jest warto, prawda, w podziale środków kierować się jasnymi zasadami, prawda, żeby jasnymi kryteriami, jasnymi... Są, skierujemy się zawsze jasnymi kryteriami. Zawsze wszyscy decyzje. Podejmują wszyscy decyzje w głosowaniu uchwał według jasnych kryteriów. Nie mówię o tej konkretnej sytuacji. No nie, a w której? Szanowni Państwo, bo zaczynamy troszeczkę tak, nikt nie bawi się, zaczynamy opowiadać troszeczkę takie bajki z... Mój prawa prosimy na jeszcze. Bo wiecie Państwo, uchwały wszystkie Państwo dostajecie i widzicie, głosujemy je. Wszystkie uchwały są tu archiwizowane, każdy radny może przyjść w dowolnej godzinie funkcjonowania Rady Dzielnicy, poprosić i sprawdzić. Wszystkie pisma kierowane od wszystkich instytucji, jednostek są. Możemy oczywiście wnioskować, że przewodniczący wszystkich komisji prowadzili zestawienia, statystyki i będą Państwu przedstawiać. Pod warunkiem, że przewodniczący komisji zechcą to robić. Proszę bardzo, Filip Gaczorek. Ja chciałem tutaj odnieść się do tego porównania do tej przedsiębiorczej dzielnicy. Ja uważam, że my nie jesteśmy menadżerami, tylko my jesteśmy tymi fizycznymi pracownikami tutaj w tej Radzie i my możemy sobie robić zestawienia, a jeżeli będziemy dążyć do tego, żebyśmy mieli zestawienie, to będziemy marnować pieniądze jak Ziki na zestawienie, kogo ma zwolnić, kogo nie, wydał 50 tysięcy i nie dążmy do czegoś takiego. Nie mamy działu księgowości, musimy to robić sami. Jak ktoś jest ciekawy, to trzeba poprosić, ja mogę zrobić takie zestawienie, to nie jest problemem dla mnie. A uważam, że Klub Kultury Wola od paru lat nie dostał pieniędzy w ogóle na nic, to te 7 tysięcy na remont w głównym pomieszczeniu, w którym się spotykamy też jako radni z mieszkańcami, to jest kropla w morzu potrzeb i trzeba te pieniądze przeznaczyć. Szanowni Państwo, ja myślę, że powoli kończymy, będę tak dialog, jeszcze Pan Jurek i no, bo ja myślę jednak, że to zestawienia trudno nie dadzą, żeby więcej pieniędzy nie mamy przez to, a mi się wydaje, że pieniądze trzeba tam przeznaczyć, jest one najbardziej potrzebne, no i chyba również są potrzeby tych domów, prawda, no bo jeden potrzebuje więcej, drugi potrzebuje mniej, no. No to jak tam są najbardziej potrzebne, to powinny przeznaczyć. Ja to przyjmuję zgłoszenia z Waszej komisji, to jest oczywiste. Dajcie Państwu przypomnieć, że priorytety to te pieniądze, które my wydajemy w dowolny sposób, tak? W związku z powyższym rozumiem, że jak wydajemy z tych priorytetów, to wszyscy Państwo koncentrujecie się nad całą uchwałą, a nie tylko nad dziedzinami, które Was interesują. Ale jeżeli tak jest, że po jakimś czasie się pojawiają dziedziny nowe w zakresie Państwa zainteresowania, no to tylko wystarczy do tych uchwał się odnieść, nic więcej. Tam wszystkie kwoty są i mamy te uchwały nawet na naszej stronie internetowej ileś lat wstecz. To jest do znalezienia. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze, żeby w stosunku do samego projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanym brzmieniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.